W jakim celu wykorzystujemy w serwisie oponiarskim dwuskładnikową masę samowulkanizującą, znaną wcześniej pod nazwą A plus B Wul Compound? Takim materiałem naprawczym dopuszcza się wykonywanie ubytków, wypełnianie ubytków kosmetycznych w uszkodzeniach powierzchownych opon wszystkich typów do naprawy kosmetycznej strefy stopki, a w trakcjach wolnobieżnych również do naprawy lejków uszkodzeń. Przygotowanie materiału do użycia wymaga wymieszania dwóch składników w proporcjach 1:1, a preparatem aktywującym wulkanizację i połączenie z miejscem naprawy w oponie jest Special Cement BL. Materiał dwuskładnikowy A plus B należy przygotować w proporcjach 1:1. W jednym opakowaniu jest składnik B, w drugim składnik A. Widać różnicę. Obydwa muszą zostać połączone w jednorodną masę w proporcji 1:1. Te wielkości ustalamy bardzo prosto. Przewidywaną ilość materiału, który jest pakowany dodatkowo w taki rękaw foliowy, odkręcamy. Koniecznie zabezpieczamy odcinany fragment sznureczkiem. Przygotowane wcześniej odpowiednie wielkości materiału A i B należy teraz uwolnić z tej foliowej zabezpieczającej otoczki. Pamiętamy jednak o tym, żeby po odcięciu pozostawić odrobinę materiału w celu zaschnięcia. Sama nazwa Wult Compound sugeruje, że materiał jest mieszany na mokro z dużą zawartością rozpuszczalnika. Jeżeli umożliwimy odparowywanie rozpuszczalnika z tej pozostałej części, materiał bardzo krótko zostanie tak naprawdę zniszczony i nie będzie nadawał się do użycia. Uwalniając materiał dwuskładnikowy z folii, przecinamy tą osłonkę i łączymy ze sobą obydwa składniki. I teraz czystymi dłońmi należy wyjąć, po prostu usunąć jeden materiał z jednej części i drugi składnik z drugiej części i następuje proces mieszania. To mieszanie trwać może od kilku, a czasami nawet kilkunastu minut, wszystko zależy od techniki i tempa, ale musimy uzyskać jednorodną, homogenną masę. Po kilku minutach mieszania ta faza, powiedzmy, środkowa wygląda w ten sposób. Dostrzegamy jeszcze składniki białe, niepołączone z czarnym i proszę się nie przerażać, to jest naturalna konsekwencja mieszania składników na mokro. Po upływie intensywnego mieszania, trwa to, tak jak wspomniałem wcześniej, kilku do kilkunastu minut, uzyskujemy dość homogenną strukturę, jednorodny materiał, nie prześwituje nigdzie różnokolorowe składniki, a co najważniejsze, dłonie pozostają czyste. To jest moment, w którym możemy materiał wykorzystać do wypełniania ubytków w oponach czy naprawy uszkodzenia kosmetycznego stopki. Przygotowany materiał należy wykorzystać w przeciągu maksymalnie 2 godzin. I aplikacja tego materiału na przygotowane miejsce do wypełnienia, w tym przypadku stopki, polega na szorstkowaniu i pokryciu warstwą BL cementu. Po całkowitym wyparowaniu rozpuszczalnika nie wyklejamy materiału jako bryły czy jednego fragmentu, tylko nanosimy cieniuteńkie, subtelne warstewki, dodatkowo odpowietrzając i wykonując docisk przy pomocy szerokiej rolki dociskowej. Im więcej warstw, tym lepszy efekt wulkanizacji. I tak do uzyskania kształtu, czy do wypełnienia całkowitego ubytku, warstwa po warstwie, im więcej subtelnych, tym korzystniej dla całego procesu. Po wykonaniu, wypełnieniu ubytku, materiał pozostaje cały czas plastyczny. Nie uzyskamy estetycznej, jednorodnej formy, na przykład stopki, tak jak fabrycznie. Ten element można dodatkowo wesprzeć w procesie wulkanizacji chemicznej poprzez zamontowanie na felgę i napompowanie tej opony do ciśnienia 2-3 barów.
Wtedy następuje dokładne odwzorowanie kształtu półki osadczej. Jeżeli nie dysponujemy możliwością zamontowania na felgę, materiał wulkanizuje do pełnej twardości do 72 godzin w temperaturze pokojowej i po tym okresie należy go oszlifować papierem ściernym, nadając mu odpowiedni kształt. Porowatą fakturę gumy zawsze uszczelniamy inner sellerem. Jeżeli nie dysponujemy urządzeniami, które umożliwiają wulkanizację ubytków gumy w strefie stopki bardzo kosztownych, to materiał dwuskładnikowy mieszany na mokro ręcznie staje się w zasadzie jedynym wyjściem, aby skutecznie zapobiegać problemom, które mogą wystąpić w eksploatacji opon, które pomimo uszkodzenia są dalej montowane i eksploatowane. Przypomnę na zakończenie, że ten dwuskładnikowy materiał dopuszcza się stosować do wypełniania ubytków gumy we wszystkich strefach opon wszystkich typów, natomiast jeżeli chodzi o wypełnianie lejków uszkodzeń, to tylko w trakcjach wolnobieżnych, szczególnie w pojazdach rolniczych i przemysłowych w strefie czoła. Można próbować naturalnie również w strefie boku, natomiast powodzeniem to się nie może zakończyć. Zbyt ekstremalne ugięcia i praca ściany bocznej spowoduje, że materiał A plus B będzie wypadał.